Witamy serdecznie wszystkich najdowców. Dziękuję, że koledzy przyjęli się nas tutaj odwiedzić. Mam dziękuję za przybycie. Dziękuję też gościom naszym, którzy tutaj zaszczycili. Czyli kolega Piotr Burkowski z firmy Kowa, kolega Maciek Kowalski, no i koledze Krzysztofowi bardzo dziękuję również za oprawę medialną. Także chcę serdecznie podziękować kolega Komek tutaj od rana, pana Błędzie, także myślę, że przewodniczący tutaj skorzysta z tej usługi. No i na przyszłość też taką usługę wprowadzić u nas w sklepie, że będzie można wymazy pobrać u nas w sklepie, a koledze Tomkowi przekazać to materiał do badań. Także ułatwić proces badania. Także, dziękuję jeszcze dziewczynom tutaj za obsługę, że przygotowały to wszystko. Wielkie dzięki. Także może nie będę przedłużał, przekażę tutaj głos koledze Tomkowi. Witam wszystkich hodowców. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło spotkać się z wami i opowiedzieć troszeczkę o swoich, tak powiem, przygodach z gołębiami. Chcę z wami się podzielić na temat zdrowia, troszeczkę na temat genetyki i na temat profilaktyki. Na początku chciałbym wam powiedzieć skąd, dlaczego, jak, że tak powiem, naszą dyskusję podzielimy na trzy tematy. Chciałbym powiedzieć troszkę o mikrobiologii, troszeczkę o genetyce, o profilaktyce, a potem, żeby to nie był taki stricte jałowy wykład, chciałbym, żeby zakończyło się tą dyskusją, bądź jeżeli państwo będziecie mieli pytania podczas tego mojej prelekcji, to bardzo jestem tutaj chętny na uwagi i prosiłbym po prostu o dyskusję. Więc teraz tak, skąd w ogóle się wzięliśmy, jak to się zaczęło? Powiem tak troszkę pokrótce. Mój ojciec ma firmę Borbor, to jest firma, która od ponad 25 lat zajmuje się wyposażaniem laboratorii sprzętu medycznego. To są aparaty do badań biochemicznych, do badań alergologicznych, do badań nakrętów nowotworowych, czy badań hematologicznych. I robiliśmy to rok, mój ojciec robi to ponad 20 paru lat. Parę lat temu dostaliśmy dofinansowanie z Unii i na podstawie tego dofinansowania wybudowaliśmy dwa laboratoria. Laboratorium Darne, które mieści się zaraz obok laboratorium Kowa. Tam w tym laboratorium głównie testujemy sprzęt, który wprowadzamy do Polski, jak i również badamy ludzi. Jest to taki, powiedzmy, nasz showroom, takie miejsce, gdzie można bardzo przetestować w warunkach rutynowej, normalnej pracy, ale badamy tam też normalnie ludzi, jak przez nie wspomniałem, plus również badamy tam też hodowców. Dlatego, że coraz więcej osób zgadza się teraz z problemami hodowców, zarówno z problemami z oddychaniem, jak i z problemami różnego rodzaju natury ludzkiej. Także gdyby hodowcy chcieli, to nas też można przyjechać i sam siebie hodowca może zbadać. No bo cóż z tego, jak oni będą zdrowe, a hodowca będzie chory. No ale o tych ludzi będziemy rozmawiać. Głównym naszym tematem jest laboratorium Kowa. Jest to laboratorium, które mieści się w Sośnicowicach, bardzo blisko do Autostrady A4. I powiem wam tak, zaczynając, zakładając to laboratorium wraz z żoną, na początku zajmowaliśmy się badaniami różnymi. Badaliśmy psy, koty, świnie, krowy i inne rzeczy. Badaliśmy tam krew i jeszcze inne rzeczy. Ale tak się akurat się złożyło, że jeden z ojców mojego kolegi miał gołębie. I chodził z tymi gołębiami od lekarza do lekarza i po prostu co chwilę dostawał jakiś tam groszek, czy to biały, czy żółty, czy różowy, czy inny płyn. A tym gołębiom nic się nie poprawiało, portfel był pusty, a gołębiom było coraz gorzej. No i tak, że tak powiem, zainteresowałem się tą tematyką. Zacząłem te gołębiemu badać. Oczywiście na początku to były badania za darmo, nie miałem praktycznie w ogóle żadnego pojęcia, więc do tego się też przyznaję. Potem zrobiliśmy ileś tam, powiedzmy, set badań w terenie, też za darmo, a z innymi takie badania pilotażowe, żeby poznać florę fizjologiczną, poznać te gołębie, jak to, z czym się je. Dodatkowo odwiedziliśmy wszystkie kliniki zagraniczne, byliśmy w Essen, byliśmy w Belgii, byliśmy u polskich lekarzy weterynarii i stwierdziliśmy, że u nas w Gliwicach można zrobić to tak samo, albo i nawet lepiej. I, że tak powiem, w te gołębie tak się mocno wkręciłem, że żeby to wszystko się spięło, to założyłem swój gołębnik, który mieści się na terenie laboratorium. Jest to gołębnik doświadczalny. Oczywiście stałem się też po części hodowcą, z tym, że w związku z tym, że mam bardzo dużo wyjazdów, to nie traktuję tego jak na razie jako sport, jako wyczyn, tylko bardziej jako przygodę, jako po prostu poznanie problematyki. I muszę powiedzieć teraz, że zwracam uwagę na pewne rzeczy, na które nie zwracałem kiedyś, nie będąc hodowcą, nie mając swoich gołębi. Dodatkowo ten gołębnik powstał też po to, żeby testować różnego rodzaju leki. Dawkowania leków, sposób leczenia, sposób podawania. A powiem, takim głównym celem, bodźcem, dlaczego to zrobiłem, to było takie, jak powiedzmy, moim zdaniem, przykre doświadczenie dla mnie, ponieważ spotkałem się z dwoma różnymi dawkowaniami amoksycyklinu dla gołębia. Jeden z polskich producentów, nie będę mówił, który to nie o to chodzi, ale podaje w swoich ulotkach, że podaje się tej amoksycykliny 10 mg na kilogram masy ciała. Książki belgijskie, które sobie sprowadziłem, podawały 150 mg
na kilogram masy ciała, czyli 15 razy tyle. No i teraz powiedzmy zgubiałem, bo nie wiedziałem, czy 150, czy 10, 15 razy więcej. No ale zaczęliśmy po prostu próbować te dawki i już teraz wiem, że 150 leczy, ale robi grzybice, a 10 nie leczy w ogóle. Bo sprawdziłem to na swoich głębiach, bo robiliśmy tak, że zamykaliśmy głębie w przedziałach, zarażaliśmy je, po czym zarażaliśmy leczenie, sprawdzaliśmy to po ilu dniach i po prostu wszystkie dawki leków, które u nas w laboratorium przyjęliśmy, to są dawki nie z książek, nie z ulotek, tylko zastosowane, przetestowane na swoich własnych głębiach. U mnie w laboratorium ludzie się śmieją, że jak wchodzę do głębika, to głębie sami otwierają dziób na wymaz, bo po prostu te głębie sami w sezonie są badane po parę razy dziennie, tylko po to, żeby testować. Ale wracając do tego naszego sportu, wszystko jest fajnie, jeżeli te głębie idą, hodowcy są zadowoleni i robią wyniki. Najgorszym takim przypadkiem jest, kiedy gołąb nam zachoruje. Tego gołębia mogą, tak powiem, zaatakować różne mikroorganizmy, począwszy od wirusów, poprzez pasożyty, poprzez bakterie czy inne rzeczy. I żeby to tak troszeczkę scharakteryzować, to tutaj podzieliłem sobie te mikroorganizmy chorobotwórcze na takie 5 kategorii. Pierwsze to są pasożyty zewnętrzne, czyli pirojady, wszoły, obrzeszki, ptaszyńce, to są te wszystkie organizmy, które występują na gołębiu. Drugie to są pasożyty wewnętrzne, czyli drzewsiste, liza gołębia, obsydia, papilaria. I tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli chodzi o tego drzewsista gołębiego, który potocznie w Polsce jest zwany żółtym guzkiem, bo jest też trichomoniadozą. Proszę Państwa, to jest jedna i ta sama choroba, ponieważ zdarza mi się tak, że po prostu najpierw robi kurację na żółtego guzka, a potem na drzewsistka, a jeszcze kolega mu popraw za trichomoniadozę. No i on tak naprawdę leczy 3 razy tą samą chorobę. Dla jednych to może być śmieszne, żartobliwe, ale niestety ma powody w Polsce. Nie wszyscy, ale jest duża grupa osób, która ma świadomość, co tak naprawdę leczy. Następną rzeczą to są grzyby, które niestety w Polsce są wszechobecne. I to nie tylko w Polsce, bo miałem przyjemność miesiąc temu być w Stanach na badaniach i tam niestety u dużej ilości osób wyszła ta grzybica. I te grzyby mogą występować zarówno na workach powietrznych, jak i w kale, jak i w folu. To znaczy grzyby z rodzaju Candida, i tam jest paręnaście rodzajów, jak i Aspergillus. Następnie mamy bakterie. Te bakterie mogą być wszędzie, na paciorkowce, grąbkowce, pseudomonasa, może wszystkich nie będę czytał. No i wirusy. Ten słynny wirus adeno, wirus ostry gołębi, paramyzowiroza, cyrkowirus, ospa, no i teraz mocno tak powiem opisywany w Europie, jak i za oceanem, rotawirus G, gdzie w Australii spowodował 30% w ciągu jednego roku, 30% głębi australijskich padło z powodu tego wirusa. Ponoć ten wirus też jest u nas w Polsce. Niestety powoduje symptomy podobne do adeno. Jest to choroba nieleczalna, na tę chwilę nie wynaleziono na jego szczepionki, a co jest najgorsze, ten wirus dotyka też głębi starych, nie tylko młodych. I z niewiadomych przyczyn te głębi po prostu padają jak mówię. I teraz chciałbym, żebyście na tą tabelkę zwrócili na jedną rzecz uwagę. Jeżeli mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich powiedzmy kolumn, to na te wszystkie cztery kolumny mamy jakieś lekarstwa. Bo i pasożyty zewnętrzne, i wewnętrzne, i grzyby, czy bakterie możemy jakoś wyleczyć. Ale na wirusa, na tą chwilę, nikt nie wymyślił skutecznego lekarstwa. Można mu zapobiegać. Zapobiega mu się w jaki sposób? Poprzez podanie szczepionki. Ale o tym szczepionce też się pomagają za chwilę. Teraz, jeżeli te badania, ktoś chce przeprowadzić, chce te badania zrobić dobrze, to tutaj parę osób też już upomniałem, że gołębie muszą być na czczo. Ponieważ jak się idzie do laboratorium, czy do lekarza pobrać do nas gardła, zalecane jest, żeby nawet nie myć zębów, ponieważ pasta posiada też pewnego rodzaju związki bakteriobójcze, które po prostu mogą tą florę z gardła nam usunąć. Także na przyszłość bardzo proszę przychodzić z gołębiami, żeby były na czczo. Druga rzecz, jak ktoś ma 100 gołębi, to my zazwyczaj zalecamy, chociaż nie namawiamy, żeby wybrać około 10% badanej populacji. Bo jeżeli ktoś ma 200 gołębi, weźmie 2 gołębie na badania, to nie możemy nic powiedzieć o stanie. Tak więc wioski, gdzie jest 200 chłopaków wśród dwóch i powiedział, że wszyscy mają alkoholicę, a mają alkoholetę. Bo akurat tak wybrałem. Także czym więcej gołębi zbadamy, ale też bez przesady, bo to są koszta wiadomo, tym to badanie będzie bardziej dokładne. I to jeszcze taka jedna ważna rzecz, że każdy wymaz pobieramy osobną wymazówką. Są praktyki, że jeden wymaz pobieramy jedną wymazówką pobieramy tam z 5-10 gołębi, bo niektórzy tłumaczą, że jak jeden ma, to muszą mieć wszyscy. Idąc tym tropem, jeżeli mieszkamy wszyscy w rodzinie, korzystamy z tej samej toalety, myjemy ręce, używamy czasami tych samych ręczników, to powinniśmy też się siebie, teściową czy dzieci pobrać jedną wymazówką czy jedną igłą, bo przecież wszyscy mamy to samo. Nieprawda. Każdy gołąb, tak jak człowiek, ma system odpornościowy. I to nieprawda, że jeden będzie chory, a drugi też musi się zarazić. I taka najważniejsza rzecz, żeby te badania w ogóle miały sens, to jest to, że gołębie przynajmniej te 7 do 10 dni przed badaniami nie powinny dostawać żadnych
żadnych lekarstw. Bo to nie chodzi o to, żeby ktoś podał jakiś tam proszek, nie wiadomo pochodzenia, czy skład, konkretny proszek z jakimś lekarstwem, przyszedł mi na badania dwa dni później, ponieważ może być tak, że te bakterie zostaną przytłamszone tym lekarstwem, one nie wyjdą na badania, a te bakterie tam będą, ponieważ po prostu antybiotyk zagłuszuje na badania. To są takie rzeczy, powiedzmy, no bardzo proste, ale bardzo ważne, żeby jednak te badania były nieadekwatne. Następne takie rzeczy, które wytłumaczy mniej więcej, jak wygląda badanie. Te informacje, które tutaj pobrałem, to sprawdziłem pod mikroskopem na rzęsistka, dlatego że moim zdaniem nie da się rzęsistka sprawdzić na odległość. Wiem, że są placówki w Polsce, czy lekarze, którzy potrafią tego rzęsistka ocenić nawet po 4 dniach. Ja na swoich głębiach sprawdziłem to i w przypadku zimnej temperatury, mówię o temperaturach minusowych bądź temperaturach do 8 stopni, nie jestem w stanie ocenić tego rzęsistka w 20 minutach. Ponieważ on obumiera, przestaje się ruszać i bardzo łatwo mogę go pomylić z jakimiś nabłąkami, z jakimiś pukami roślin, drzew, innych rzeczy. Także dlatego z każdego głębia brałem po dwa wymazy. Pierwszy wymaz brałem na mikrobiologię, wkładałem go do takiego żelu, gdzie potem w laboratorium następuje posiew. Posiew polega na tym, że ten pobrany wymaz przekłada się w takie specjalne, nazwijmy to, płytki, które zawierają substancje odżywcze, gdzie po 24-48 godzinach następuje wzrost bakteryjny. Ale tak jak wiadomo, każdy z nas, czy człowiek, czy świnia, czy pies, ma bakterie, bo bez tych bakterii byśmy po prostu umarli. Więc po wylądowaniu sprawdzamy w takich specjalnych testach, czy te bakterie rzeczywiście są patogenne, bo nie można leczyć naturalnej flory. I tutaj takim, powiedzmy, nagminnym przykładem, gdzie moim zdaniem są popełniane błędy, to jest E. coli. Że ludziom wychodzi E. coli w wolu, czy wychodzi E. coli w kawę. Moi drodzy, każdy grunt, który jest, powinien mieć E. coli, powinien mieć nawet na 5+, bo to jest naturalna flora. Tylko E. coli są różne szczepy. Są też E. coli u dzieci, tak zwane OH-157, które powodują biegunki krwotoczne i dzieci mogą z tego powodu nawet umrzeć. I nie jest powiedziane, że jak grunt ma E. coli na 5+, to od razu jest chory, a często do nas trafiają klienci z wynikami, gdzie po prostu te głęby są natoleczone, a problem leży zupełnie gdzie indziej. I potem dodatkowo, jak już wszystko wiemy, robimy antybiogram. Ten antybiogram to jest to tak naprawdę, co Was najbardziej interesuje. Bo antybiogram to jest jakby zestawienie substancji czynnych, które działają na dany patogen, czy na daną chorobę. I może zdarzyć się tak, że będą mieli Państwo tą samą chorobę, a system leczenia będzie zupełnie inny. A skąd to się bierze? Ponieważ dużo hodowców leci na programach jakichś firm. A często jest tak, że jedne firmy bazują na jednych lekach, drugie firmy bazują na drugich lekach. I hodowcy, podając te lekarstwa, uodparniają te gołębie na dane substancje czynne. Dlatego na jedną, powiedzmy, na jednego gronkowca czy tam grzybicę może być tak, że u jednego będzie ten lek działał, a u drugiego ten lek nie będzie działał. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak to po prostu zrobić. Czym to leży? Wracając do tych chorób wirusowych. Zauważcie jedną rzecz. Mówi się te adeno, że choroba młodych, że gołębie umierają. Ale skoro tak wcześniej wspomniałem, adeno jest wirusem, to powiedzcie mi, czy kiedyś widzieliście puszkę paramyxostop albo ospastop? No nie ma czegoś takiego. Bo każdy rozsądny człowiek wie, że na wirusa nie ma lekarstwa. Te puszki, które zawierają adeno czy coś, tak naprawdę to są substancje antybiotykowe, które leczą bakterie, nie wirusy. Jeżeli gołąb zainfekowany jest wirusem, a dodatkowo bakterią, my wyleczymy bakterie, to musi zdecydowanie poprawić. Ale nie można powiedzieć mu, że antybiotykiem wyleczyliśmy wirusa. Na wirusy są szczepionki. Szczepionki to są takie tak zwane atyłowane wirusy, czyli wirusy pozbawione swoich złych struktur, czyli tak zwanej zjadliwości. I miałem taką kiedyś sytuację, że jeden z panów przyniósł mi szczepionkę, pisał paramyxo adeno, że jest szczepionka na adeno. Była to etykieta z Holandii, czy raz z Belgii, nie pamiętam. W każdym razie jako firma, jako laboratorium napisaliśmy oficjalne pismo do tej firmy, że otrzymaliśmy taką szczepionkę tutaj na rynku i bardzo ich prosimy, żeby nam udostępnili kartę charakterystyk produktu, bo każdy produkt medyczny musi mieć kartę charakterystyk, czyli co zawiera w sobie. Poprosiliśmy ich o to, żeby napisali nam, jakie szczepy atomowane adeno są w środku. Dostałem odpowiedź, którą mam w domu, akurat nie mogę znaleźć w tej prezentacji, że oni takie szczepionki w ogóle nie produkują. Co się okazało? Szczepionka została zbadana przez nich w Holandii, w Tambelii, pamiętam teraz. Ktoś w Polsce zrobił taki numer, że te szczepionki na paramyxo włożył do zimnej wody, tak jak piwo, etykieta się odkleja. Zrobił swoje etykiety, nakleił paramyxo adeno i brał 3 razy więcej. Także z tego, co ja wiem, na rynku na tą chwilę nie ma jeszcze szczepionki na adeno, chyba że się mylę, ale w moje ręce nie dotarło. A to, co dotarło, to jest po prostu fikcją, bo tak jak mówię, mam oficjalne pismo z firmy, gdzie firma napisała, że coś takiego nie istnieje.
Teraz chciałbym troszkę przejść na inny temat, jeżeli chodzi o genetykę. W swoim laboratorium wykonujemy pokrewieństwo między gołębiami, czyli sprawdzamy, czy dany gołąb pochodzi po danej parze. Wiadomo, że nie robisz to gołębiom, które kosztują tam 100 czy 200 zł. Chodzi głównie o gołębie olimpijskie, bądź, że tak powiem, super wynikami, super pochodzeniem. I teraz tak, żeby ten certyfikat został przez naszą firmę wydany, to my tego gołębia musimy osobiście pobrać. Nie bawimy się tu w jakieś przedstawicielstwa, w lekarzy weterynarii, czy jakichś notariuszy, którzy podbiją pieczątkę, że oni pobrali, że to jest z tego gołębia. Dlatego, że ja odpowiadam za ten certyfikat, każdy dokument, który wystawił na tą chwilę, albo byłby pobrany przeze mnie, albo przez kogoś z mojego pracowników, albo przez kogoś z rodziny. Bo nie dam gwarancji, nie podbiję się tym dokumentem, że ktoś mi wyśle jakieś biurka, gdzie jakiś materiał krew i napisze mi, że to jest ta obrączka. Podam prosty przykład. Nawet jeśli tam będzie pieczątka lekarza weterynarii. Co to za problem? Pójść zrobić w lekarni pieczątkę lekarza weterynarii, nawet który istnieje, ale tego co nie istnieje. I potem ja w bazie będę miał bałagan, bo nagle się okaże, że pod tym numerem ptaka mam zapisany taki genotyp, a to w ogóle nie jestem tak. A poza tym, jeżeli ktoś mi powie, że taki lekarz był, nagle z nim się dziecko będę szukał. Kto będzie przy tym odpowiadał? Potem będzie, że to ja pomyliłem próbki, albo ten, kto z tego pomierał próbki, będzie takie zwalanie winy na siebie. Biorę pełną odpowiedzialność na siebie za to, co robię, dlatego wszystkie badania genetyczne, czy te certyfikaty, które są, my je pobieramy osobiście. Nie może to robić osoba trzecia. Jeszcze jeżeli chodzi o wybranie materiału, to powiem taką rzecz. Nie dziwię się hodowcom, którzy nie pozwalają zrobić jakby pokrewieństwa gołębiom sprzedanym jakiś okres temu. Mówię tu na przykład o roku, dwóch, trzech. Bo proszę Państwa, jeżeli ja Panu sprzedaję gołębia z certyfikatem, to Pan mnie już nie jest w stanie oszukać. To oszustwo może polegać na tym, że ja jestem uczciwym hodowcą, sprzedaję prawdziwego gołębia. Ale przypuśćmy, Pan zły się będzie chciał nie uwalić. To gołębia zabił albo mu zdech, zaobrączkuje innego i po 3 latach mi udowodnić, że to nie jest ten gołąb. A jak ja jako hodowca będę w stanie mu udowodnić, że to nie jest ten gołąb, który mu sprzedałem po 3 latach? Dlatego tutaj mam gołębie naprawdę od Marka Trzaski, mam Tomka Rumińskiego, od Zbyszka Olepsiaka i naprawdę chciałem napisać, że mam, przyłóżmy tam Grzydala, Króla, Miejski, tam wiele innych gołębi, chłopaki sprawdzajcie. Ale wtedy, że tak powiem, to wszystko się minie, bo te badania stracą moim zdaniem na takiej jakości, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma pewności, że ktoś kogoś nie oszukał. Jeżeli ktoś chce skorzystać z bazy mojej, to musi uzyskać zgodę osoby, która tego ptaka wgrała. I tutaj na przykład miałem taką sytuację, że jeden z panów z Polski chciał, pomimo tego, że ukradli Brzydera panu Markowi czas chce, zadzwonił do mnie, że chciałby tego gołębia sprawdzić. Powiedziałem, nie ma problemu, proszę zadzwonić do pana Marka, jeżeli on mi zadzwoni, potwierdzi, że mogę to zrobić, nie ma problemu. Zostałem telefon od pana Marka, mówi, robimy badania, nie ma problemu, pan gołębia wysłał, pobrałem go, odesłałem i jest po tym Brzydalu. Także mamy te ptaki, które w bazie i możemy to zrobić. Ja ten profil, że tak powiem, genetycznie się ustalam, to wkrótce wytłumaczę. Robimy to tak, jak się powinno robić na świecie, czyli z tego genu ptaka, który zawiera ileś tam tysięcy genów, Międzynarodowa Federacja ISAC wybrała 16 poszczególnych sekwencji, które mają być unikalne dla każdego gołębia. I bierzemy taki genotyp, jakby wycinamy z niego 16 fragmentów i określamy to w postaci liczby. Ten, powiedzmy, takie obrazki, które tutaj widzą i ta linia, to jest po prostu jakby wynik z aparatu, gdzie wyrzuca nam ten kod genetyczny ptaka. No i moje dziewczyny, które nas się znają, biorą po prostu ten kod, potem przestawiają w postaci liczb. I dopiero jak mamy to pobrane przez nas, mamy ustalony profil, na tej podstawie porównujemy, jakby bierzemy i wystawiamy taki certyfikat. Tylko mamy też taką zasadę, że jeżeli ktoś tych gołębia młodego sprzedać, to staramy się nie robić tego, że dopóki go nie ma 2-3 miesięcy, to nie robimy po prostu tego certyfikatu, dlatego żeby nie było tak, że komuś gołąb padnie w gnieździe i będzie miał czas na przeobrączkowanie. Ponieważ też tutaj chcemy jakoś mieć swoją wiarygodność i tak jak mówię, pobieramy te ptaki osobiście. Tutaj Państwu tak prezentuję, na jakiej zasadzie to wygląda. Jeżeli przedstawiamy, będziemy się na czym to polega. To jest w pierwszej tabelce, mamy na dole mamy świec, mamy ojca, tutaj mamy matkę, a samą górze mamy modelu. I teraz tak, ten królik jest 11, to jest pierwszy gen. I proszę zobaczyć, ojciec ma jakby, ta kreska oznacza, że ma samą liczbę. Czyli ojciec ma w tym genie ma liczbę 2 razy 90. Matka ma 78 i 80. I teraz tak, żeby ten młody był zgodny między tymi dwoma gołębiami, to musimy zrobić taką rzecz, że ten młody musi przejąć jedną liczbę od ojca, jedną od matki. Te liczby nie ma tak, że on przyjmuje zawsze pierwszą liczbę od ojca, a zawsze drugą liczbę od matki.
On może przyjąć jedną ojca, jedną matkę, może przyjąć krzyżową. Dwa z gniazda mogą przyjąć zupełnie różne liczby. Dlatego nie da się porównać, czy brat z siostrą są ze sobą spokrewnieni, nie mając osobników wyjściowych. Tak samo mam telefony, że ktoś tam paruje, tak jak mówili, że na czwarte pokolenie i on chce ode mnie dokument, że to jest czysta rasa. Nie ma czegoś takiego. My pokrewieństwo sprawdzamy zawsze w pierwszej linii. I teraz czym więcej ptaków ja mam w bazie, na przykład od Tomka Runińskiego, od Marcina Kobili, od Musika Piotrka, od Roberta Zguda, to budujemy bazę. I za 2-3 lata doprowadzimy do czegoś takiego, że oni już nie będą musieli wystawiać rodowodów, ponieważ rodowód będzie wystawiony na podstawie badań DNA. Bo ja mam dziadków, rodziców i młodego, wszystko potwierdzone w bazie, to ja już nie wystawię rodowód, bo mam to potwierdzone wszystko w bazie. I to wtedy będzie na 100%. I tutaj na przykład mam wiadomość, teraz tak, każdy z tych genów, czyli 16 genów musi być zgodne, Międzynarodowa Federacja Genów dopuszcza niezgodność w jednym genie. Ponieważ tworzą się tam tak zwane neural nerve, gdzie następuje taka mutacja, jak nazwijmy to genetyczna, gdzie jedna liczba może być zmienna, także na 16 tych może się jeden nie zgadzać, to jest dopuszczalne, ale zazwyczaj jest tak, że się zgadza. Kiedy się to może zdarzyć? Zdarza się to wtedy, kiedy ludzie bardzo mocno hibrydują gołębie. Nakładają babcię na wnuczka i potem do tego jeszcze córkę i z tej samej pary. Takie alele występują. Jeżeli będzie to robione, to w 2015 roku pracowaliśmy na 12 genach. Po 2 latach wycofali 4 geny stamtąd, dorzucili 4 nowe i jeszcze 4. I uwierzcie mi, za 2 lata wyrzucą stąd jeden gen, ja już wiem nawet, który, nie będę głośno mówił, i dorzucą jeszcze 3 albo 4, bo po prostu te ptaki są za bardzo imbredowane. I będzie trzeba stworzyć większy profil, większą ilość genów, dlatego że za bardzo to imbredujemy. A tu mamy na przykład drugi przykład, gdzie jest wykluczenie rodziców. Tu widzimy, że młody ma numer 80-84 i teraz tak, w pierwszym wychodzi, że ich wnuk i ojciec się zgadza, to matką się mogą zgadzać, bo matka ma numer 80 i ojciec. A w drugim już widzimy, że są zupełnie dwie inne liczby i w ogóle ten gołąb się nie zgadza, tutaj tak samo, czyli ten drugi młody postawie jest zupełnie odrzucony i on się po prostu nie potwierdza po tych rodzicach. Następną rzeczą, którą musimy w laboratorium wprowadziliśmy, to jest ta genetyka, czy tak zwane predyspozycje gołębia do nutu. Naukowcy na świecie wyodrębnili dwa geny. Jeden gen to jest gen LDH, dehydrogenaza mleczarowa. To jest enzym białka odpowiedzialny za produkcję i metabolizm kwasu mlekowego. I jak wiadomo, gołąb podczas wysiłku, tak jak człowiek, może osiągać te zakwasy, zakwasza się organizm. I w przypadku gołębi wyróżniono jakby w 3 możliwości genetyczne. I to jest ten LDH-BB, AB i AA. I teraz co zauważono? Zrobiono badania naukowe gołębią. Przebadano najlepsze gołębie, które są w Belgii, w Holandii, w Polsce, między innymi w Niemczech, na Tajwanie, w Chinach. I przypisano pewne predyspozycje. Zauważono, że gołębie, które robiły zazwyczaj dalekie loty, albo średnie dystansowe, zazwyczaj posiadały LDH na poziomie AB bądź AA. A myśmy, zanim zaczęliśmy to oferować ludziom, bo mam na imię Tomasz i no niestety nie wierzę w to, co piszą naukowcy, jak nie muszę wszystko dotąd sprawdzić, mając powiedzmy materiał genetyczny tych ptaków, które robiłem z wynikami na pokrewieństwo, bo ja ten materiał mam zamrożony, się w zamrażarkach, to po prostu wziąłem sobie ileś tam 100 ptaków i sprawdziłem te ptaki, które mają udokumentowane wyniki, czy rzeczywiście te geny posiadają. I muszę powiedzieć, że nie wszystkie, ale waha się to od 70 do 80%, że te gołębie z wynikami posiadają te geny. I powiem tak, ja wtedy nikogo nie namawiam, a nie zachęcam, ale powiem ja osobiście, jeżeli ktoś by mi dał 70%, że wygra w totka, to bym grał codziennie. Drugi gen, który jest, proszę o ptaków, przepraszam, to jest taka prezentacja, jak te geny się obrazuje. To się robi za pomocą PCR-a, takich maszyn, ale obrazujemy to w postaci żelów. To wygląda tak, że w postaci takich proszek, te geny LDH, genotypy BB, to jest jakby w prostu gołąb posiada jeden proszek, te LDH AB gołąb posiada 2 proszki, a LDH A gołąb posiada jeden proszek, u góry bardzo widoczny. I na tej podstawie po prostu te genotypy określamy. Potem powiem, dlaczego te genotypy moim zdaniem są istotne i dlaczego to ja u siebie to robię. Mam po sobą parę dziesiąt hodowli w Polsce, za granicą, za oceanem, które to zaczęły robić, po prostu już się to sprawdzało, ale to powiem w zakończeniu prezentacji. Drugi gen to jest DRD4, to jest receptor kodujący dopaminę. Dopamina jest to jeden z ważnych neuroprzekaźników pomiędzy komórkami nerwowymi i jak poza to zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mięśni. I dopamina jest jakby takim też, powiedzmy to, pobudza funkcję ośrodka nagrody. Można to powiedzieć, że gołębia po prostu bardziej motywuje do powrotu do gołębnika, do młodych,
do partnera. I tutaj zauważono parę zmiennych genetycznych tych gołębi. Ten gen, powiedzmy, jakby składa się z dwóch takich zmiennych. Czyli najbardziej popularna, najbardziej powszechną, występującą w gołębnikach odmianów, to jest ten gen CCCC. Następny gen, który jest dosyć fajny, to jest gen CTCC. Potem możemy to zmienić na drugi lot. Te geny CTCT są dosyć unikalne. Muszę powiedzieć, że na 100 gołębi czy na 1000 gołębi to jest dosłownie około 4-6% gołębi super hodowla, które to mają. No i gen CT, który jest bardzo unikalny. I tutaj mogę powiedzieć swoją odpowiedzialnością, że na przebadanych powiedzmy 1000 gołębi około 6-7 gołębi posiada taki gen. Z tym, że zdarzają się hodowle, to mogą być oficjalnie poznane poważnione Piotra Musika, gdzie u niego tam przebadałem bodajże, nie wiem, 120 gołębi i tych gołębi z genem TT jest ponad 30. No ale to też po części przekłada się na jego wyniki, bo jest trzeci w Polsce w A, w okręgu w 5 kategoriach jest w pierwszej trójce. W tamtym roku miał swoją samicę w kategorii D na spadku gleda z złotym medalem. Ale tu jeszcze taki dopowiem jedną rzecz, że geny genami, panowie, nie wiadomo jakie byście mieli geny takich hodowli, jeżeli tych gołębi nie poprowadzicie, nie przygotujecie, to dupa zbita. I taka jest prawda, bo lepiej, moim zdaniem, mieć gołębia bez genów, ale umieć go poprowadzić, niż mieć gołębia z genami i nie mieć w ogóle z nim kontaktu i nie mieć jego obsługi. To tak jak ja bym teraz świat Formuły 1, to wam gwarantuję pierwszy zakręt auta nie ma. Bo pojęcie o jeździe samochodem mam, ale nie mam pojęcia o jeździe takim samochodem jak Formuła 1. I tutaj, dlaczego moim zdaniem to jeszcze, tutaj jeszcze o, mam takie, pozwolenie sobie przygotować ciekawe, powiedzmy, gołębie, które są z wynikami, zaprezentować jakie miały geny. Na przykład Olimpijka autorka rumuńskiego w kategorii A miała genotyp BB, CT, CT. Dlatego ten genotyp AB, moim zdaniem, on jest bardziej wskazany na średnie i dalsze dystanse. To są gołębie, które bardziej poprzedzają, które robią powiedzmy od 300 w górę. Jeżeli gołąb tutaj ma CT, CT albo CT, to jest gołąb bardziej, który powiedzmy, moim zdaniem, robi te loty krótsze w szybszym tempie. Ja na przykład dzisiaj mam samicę, która była w tamtym roku, którą wyrażam, 12 razy w koszu, ma 11 konkursów, ma gen BB, CT, CC, zrobiła mi 700 i 500, ale ma dwa dyplomy, dwa razy ma pierwszą naddział na 300 km. Czyli ja uważam, że ten gołąb po prostu, moim zdaniem, to są gołębie, które raczej będą leciały na krótszym dystansie niż na dalszym, ponieważ ta literka A w tym LDH oznacza, że ten gołąb się nie zakwasza, co oznacza, że on może lecieć dłużej ze stałą prędkością. Tutaj na przykład mam olimpijczyka od Janka Szaucela kategorii B, który miał A, B, C, C. Od Jasia Bachi w tym roku kategoria C 8, chyba 0,2, więc za 2 lata w C, biorący LDH A, B, C, C. Piotr Musi w tamtym roku Spartakiada. Kategoria D, AB, T, T, C, C, ze bardzo unikalnym genotypem. No i według genetyki, tak powiem, ta samica powinna robić wszystko, nie robiła wszystko, była w kategorii D, najlepszej w Europie Środkowo-Wschodniej. Tutaj mam Odronka Straszka, genotyp proces z mojego oddziału, numer w kategorii N, i jego miał genotyp AA, C, 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 C. A w tamtym roku planowałem, ja gołębie na geny po raz pierwszy, nie miałem tych gołębi dużo, ale tymi gołębiami rocznymi udało mi się zrobić pierwszego gołębia rocznego w oddziele, który miał AB, CC, CT. Mój trzeci rocznik w oddziele miał gołębie AB, CC. I muszę się pochwalić, że dałem gołębie na wspólny gołębnik, na wybieg Krakusa na próbę, bez żadnego pochodzenia, bez żadnych rodowodów. Gołębie, można powiedzieć, parowane tylko na geny z przypadku. Z tym, że gołębie na pewno dobre, bo jeden gołąb pochodzi od hodowcy Greg Klima ze Słowacji, a drugi gołąb dostałem od hodowcy 70 gołębi więcej tego jądy. I te gołębie połączyłem na geny, wyszedł gołąb też z genem LDH AB. Cały czarny będzie w końcu prawdopodobnie na aucie, na Krakusie, bo w końcu muszę go wystawić. On też posiada gen i na 6 lotów był, miał 5 konkursów, był 26, 36, tam 100 któryś, raz wrócił na drugi dzień, a z finału 94 i został 21 rozbiegiem. Także uważam, że w tym momencie można powiedzieć, udało mi się, nie wiem, udało, ale na pewno w przyszłym roku będę chciał dać gołębi więcej z genami, nie tylko tam, ale na inne gołębniki, ponieważ ja nie mam czasu lecieć z gołębiami młodymi, bo zawsze jest sezon, tak powiem, mój roboczy, więc muszę poświęcić się pracy, ale będę chciał to przetestować i sprawdzić, jak to się przyniesie na inne gołębniki. Moim zdaniem, dlaczego to jest dosyć istotne, a jeszcze wracając do tych genów, na przykład tutaj tworzyło się u nas w Polsce Centrum Hodowlane Europa, pan Stanisław Wysomy nam zakupił bardzo drogie gołębie i tutaj akurat za jego pozwolenie, pozwolił mi, że mogę to upublicznić, zbadaliśmy tam u niego 32 gołębie na próbę, bo to są gołębie powiedzmy z samej górnej półki, Red Bullense, nie Red Bullense, z pana Kopana, od Jana Panuna, Bredy Ludego i tutaj pozwolił mi pokazać, to zależy, że zobaczcie, raz, dwa, trzy,
4, 5, 6, 6 Red Bullesów. I każdy z tych Red Bullesów ma geny. To nie jest przypadek. Rudy jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Każdy z tych rudych ma geny. Potem od pochwala Samowianka, Wajsa, ale że naprawdę Wisynę, Oliasa. Jak ja to byłem, powiedzmy, wszystkich nie znam. Może to poprzekręcamy nazwy, bo dla mnie po prostu to są hodowcy bardzo wybitni, ale ja się nie orientuję w tych wszystkich rodowodach. To jak leci dla mnie, są ważne wyniki, a moja praca polega na tym, żeby pomagać ludziom osiągać jeszcze lepsze. Więc wybaczcie mi, że to po prostu nie wiem, ale zrobiliśmy to u niego po to, żeby po pierwsze sprawdzić, czy rzeczywiście te gołębie są tak dobre genetycznie, albo mają te predyspozycje genetyczne, co te rodowody piszą, i okazuje się, że tak, bo na 32 gołębie, tutaj powiedzmy 6 gołębi czy 7 gołębi nie ma tych genów, nie ma tych predyspozycji. Ale to nie oznacza, że gołąb bez genów nie poleci, ani że gołąb z genami poleci. Po pierwsze, to jest przygotowanie, a to są tylko uwarunkowania genetyczne. Nikt mi nie może powiedzieć, że gość jak ma 3,5 metra, bo to jest abstrakcja, że będzie dobrym koszykarzem. Bo co z tego, jak ma samą psychikę, albo nie potrafi podskoczyć, albo ma krzywe ręce. Tak samo z gołębiem, to są tylko predyspozycje. Ale te predyspozycje według moich badań, nie naukowych badań, tylko według moich badań, które ja przeprowadziłem, sprawdzają się przynajmniej w 70% przypadkach. Moim zdaniem to jest dużo i czasem warto, że tak powiem, coś takiego zrobić, bo szukamy gołębia koniecznie z rodowodem, musi być super hodowli, a sami marzy mamy coś na gołębniku, tylko mamy może to źle sparowanego. I dlatego moim zdaniem czasami to warto zrobić, bo ta genetyka jest pomocna moim zdaniem przy parowaniu gołębi. A teraz powiem dlaczego. Tutaj zrobiłem taką tabelkę, żeby określić, co jak z czym sparujemy, jaki gen co wyjdzie. I moim zdaniem, dlatego te gołębie też się imbreduje, żeby uzyskać tych genów jak najwięcej, ale pamiętajcie o tym jedno, że imbredy uzyskują, powiedzmy, dobre geny, te szybkościowe to lepsze, ale spada odporność. Ile jest labradorów białych, ile jest, tak powiem, pitbulli, ciężarodrobnie, pitbulli albo amstaffów białych, bo to jest bardzo unikalny pies, bardzo drogi. Ale te dwa gatunki mają najczęściej problemy z alergią skóry, dlatego że są chowane w za bardzo chowie sobie. My również w laboratorium obsługujemy papugi. I w papugach są różnego rodzaju te maści, czyli powiedzmy oni idą w kolory, jakieś tam unikatowe odmiany tych papug. Ale ci hodowcy szukają, żeby te papugi były jak najdalej spokrewnione. Ponieważ oni, żeby te kolory uzyskać, nakładają jedne na drugie bardzo blisko, ale wiedzą, że te papugi potem dosięgają różne zwyrodnienia. To choroby jakieś genetyczne, to choroby wirusowe, to dziób krzywy, to skrzydła nie takie. I prędzej czy później te papugi są po prostu, tak powiem, zwyrodniałe. Prostym przykładem takim jest wyspy, kiedyś były zamknięte brytyjskie. Nie było dostępu do ludzi. No i powstawali, nie będę tam, żeby nie może obrażać ludzi z wyspy, bo to nie o to chodzi, ale te wyspy były zamknięte i ci ludzie byli, tak powiem, nie byli tak urodziwi jak teraz, jak się wyspy otworzyły. To się nie działo na przynajmniej tam 10 czy 20, a przynajmniej 40-50 lat. Nagle zrobiły się piękne kobiety, piękni modele, bo po prostu niestety, ale różnorodność genetyczna jest potrzebna, ponieważ jeżeli będziemy to za blisko zagęszczać, to nie będziesz go, że tak powiem, w parze z naturą. I teraz o tym parowaniu. Jeżeli na przykład mamy gołębia w genotypie na przykład BP i sparujemy go z genotypem AB, to wyjdzie nam zawsze genotyp AB. Do czego dążę? Jeżeli zobaczycie, mamy taki ten przykład. Jeżeli mamy gołębia, który ma ten genotyp AB i sparujemy go z gołębiem BP, to prawdopodobieństwo jest 50%, że wyjdzie nam albo AB, albo BB, bo on zawsze wyjdzie literkę jedną od ojca, drugą od matki. Ale nigdy nam już nie wyjdzie genotyp AA. Bo skoro tu jest AB, a tu jest BB i on bierze po jednej literze od ojca, po jednej od matki, to tu nie może być skąd A. Jeżeli sparujemy AB z AB, to możemy uzyskać albo AA, albo AB, albo BB. I potem na przykład takie gołębie, które mają te predyspozycje, najlepsze AA. Ja nawet tak się zrobiłem. Miałem gołębia, który miał AA. I miałem super drugiego gołębia, który nie miał żadnych genów, ale miał predyspozycje fizyczne. Budowa, skrzydło, ogon, okon. Więc do tego gołębia położyłem gołębia stricte z genami, żeby ten dał geny, a ten dał budowę. Bo to nie jest powiedziane, że go bez genów, on ma geny, ale nie ma powiedzmy tych genów predysponowanych, że on nie poleci. Bo miałem też gołębie takie, które po prostu robiły super wyniki, a nie miały tych genów, że obaliłyby tą samą teorię.
ale ja wierzę, że te gołębie mają coś jeszcze innego, czego jeszcze nie odkryto i te gołębie u siebie zapisuję w bazie i będziemy w przyszłości pracowali nad tym, żeby te gołębie zbadać, powiązać jeszcze inne cechy, inne do tych gołębi, żeby coś tam fajnego, tak powiem, z tymi gołębiami zrobić. Tutaj jest taka duża tabelka z parowaniem tych gołębi DND4. Jest wiele więcej kombinacji, ale skupmy się też tak powiem na tej tabelce, tych kolorowych. Tutaj przedstawiłem takie dwa gołębie. Myślę, że matka ma genotyp AB, CC, CT. Ojciec ma genotyp AB, CT, CC. I zobaczcie, jak on wychodzi już do młody. Może być młody z genami BB, CC, CT, CC. Tu może być gołąb z genami narkospolitymi. Tu może być gołąb tylko z AB. Tu może być gołąb tylko z CT. Tu może być gołąb z dwoma genami CT. Tu może być gołąb taki. Tu może być gołąb taki. No tak. Zrobiliśmy w tym roku około 8 tysięcy badań na te geny i genotyp taki będzie najbardziej predysponowany, czyli AA, CT, CT, mogę policzyć na palcach dwóch rąk. Tych gołębi na 6 tysięcy na 8 tysięcy nie było ich więcej niż 10. Znaczy to nie są takie, że każdy z tych gołębi w hodowli będzie miał. Rzeczywiście są hodowle, które te geny mają naprawdę wybitne i też mi się to przekłada na ich wyniki. Tylko nie mogę o wszystkich mówić, bo niektórzy sobie tak pewnie życzą tego. A z drugiej strony to też pewnego jest, że tak powiem, ograniczenie, bo wtedy ludzie zaczną kupować gołębie tylko z genami. Nie ma genów, kto nie kupuje. Nie. To nie chodzi o to, żeby kupować gołębie tylko z genami, tylko chodzi o to, żeby te gołębie ewentualnie łączyć, te, które mają super geny, super geny z tymi, co mają te geny troszeczkę słabsze, a mają fajną budowę. Teraz chciałbym porozmawiać parę rzeczy praktycznych, jeżeli mity i fakty na temat gołębi. Pierwszy taki mitem, który chcę tu obalić, to jest podawanie lekarstw na litry wody. Bo wiele osób stosuje te gołębie, przeliczenia na litry wody. Co jest największym moim zdaniem błędem. A teraz zobaczcie panowie jedną rzecz. Jeżeli facet waży 100 kg, to nieważne czy on wypije litr wody czy 5 litrów wody, on tabletkę na 100 kg, a nie na litry wody. Tak samo powinno być z gołębiami. Powiedzmy, jest w gołębniku 100 gołębi, to podajemy lekarstwo na 100 gołębi, a nie na litry wody. Bo teraz wypiją pół litra, a w latach wypiją 6 litrów. I nieświadomy facet czy hodowczyni robi tak, że piją więcej rzetka na wody, piją 500 rzetek. I potem te gołębie są przeleczone, a w przypadku niedoboru wody, czy niepobierania wody za dużego, one są niedoleczone. Więc my to u siebie zrobiliśmy tak, że przeliczamy to na masę ciała. Przyjęliśmy, że 12 gołębi waży około 5 kg. I potem robimy to w ten sposób, że przeliczamy, jeżeli z gołębi powiedzmy 120, ważą 50 kg i przeliczamy lekarstwo według dawek, które ustaliliśmy u siebie, ile z tego ma być lekarstwa podanego. I robimy to tak jak u ludzi. Stosujemy to w ten sposób, że jest pół lekarstwa rano, pół lekarstwa wieczorem. Bo nigdy nie ma tak jak człowiek, że jadą dwie tabletki z południa o 12, tylko przeważnie robi się tabletkę co 12 godzin bądź co 8. Tak samo w przypadku gołębi. Ja osobiście wolę gołębie leczyć z kawy. Jeżeli chodzi, oglądałem parę filmików na internecie i tam jeden z hodowców, nie będę mówił który, bo to nie chodzi o to, on mówi, że odszczepi gołębie przed lotem. To jest niemożliwe. Czy widzieliście kiedyś sportowca, który przed maratonem był szczepiony na przykład na odrę, albo na świnkę, albo na dół brzuszny? No ale nie, hodowcy tak mówią, a potem jeden z drugi słucha i on idzie, kupuje Salmonella albo coś tam jeszcze innego i te gołębie szczepi. A on nie szczepi gołębi. On podaje antybiotyk gołębi się. A mówi, że gołębie szczepi. To jest osoby, teraz do tego jak tam przejdziemy. Dlatego na to też trzeba wziąć, zwrócić uwagę, że nie szczepi się gołębie przyrodę, jak też podają ludzie różnego rodzaju albo elektrolity, albo wspólnie podają jakieś witaminy, albo podają po prostu antybiotyk. Nie ma czegoś takiego jak szczepienia gołębi przyrodę, ja w to po prostu nie wierzę. I chciałem ten mit obalić, bo jest tutaj jeden pan, nie wiem nazwiska, który kręci filmik i opowiada, że gołębia trzeba zaszczepić albo zrobić mu kurację na salmonelę, jak jest na takich szczepiurach i jak jest tam antybiotykiem. Przecież te góra będą niszczone. Kolejny mitem taki, który jest, że jak są takie powiedzmy żółte drobki, darte gołębia, że to jest rzęsiste. To nie jest prawda. Słyszałem już wiele innych teorii, że to jest po herpes wirusie, że to są jakieś kamienie świnowe, inne rzeczy. Powiem wam dzisiaj tak, nie wiem co to jest, próbowałem to badać, badam to dzisiaj, ale wiem, że to gołębiowi nie przeszkadza. Ponieważ miałem klientów, którego gołąb w jednym roku zrobił Paryż, Wilno, Brukselę i Lwów. I ten gołąb leciał, miał te kropki, miał ich dużo i to mu w ogóle nie przeszkadzało. Mam u siebie sam samicę, która nie ma genów,
Na 10 składań ma 8 konkursów, nie ma co składa konkursów czołowych, ale ona ma coś takiego, że ona leci do mnie. I ma te kropki, tylko ona jest taka, że jak ja przychodzę do gojownika, to ona ma w dupie sam, to przychodzi do mnie. Ona na mnie wchodzi, więc te geny, które mówiłem, to jest też predyspozycja, bo nigdy nie wiemy, co gojownikowi w głowie siedzi. To ma nam pomóc, ale to nie gwarantuje sukcesu. Trzecia rzecz, czwarta rzecz, która jest, to jest, że 20% lek jest lepszy od 10. Bodowcy tak mówią, że jak jest 20, to będzie lepszy od tego, co ma 10. To jest nieprawda. Podam prosty przykład. Jakbyśmy wypili pół litra śliwowicy i pół litra wódki, to wcale nam nie będzie lepiej. Bo śliwowica jest dwa razy mocniejsza od tej wódki. Chodzi o to, że tego leku, który ma 20% antybiotyku w składzie, przyjmuje się dwa razy mniej niż tego, co ma 10. Drugi taki fakt, co za dużo, to niezdrowo. I to jest, moi drodzy, święta prawda. Bo nie chcę tu obrażać nikogo, ale czytając programy lutowe, to ten gołąb nie ma czasu pić i jeść czystej wody i czystej karmy. Bo kiedy on to ma zrobić? Ten gołąb nie, on nie, on 7 dni tego programu nie przyjmie, bo trzeba go zaproszować, on musi lecieć. 5 dni, że tak powiem, trwa na nas tydzień, a jak to poczytać, no kiedy? To się nie zmieścimy w tym, żeby dać mu czystą wodę. Bo nie ma czasu. I miałem tego klienta w swojej historii, który robiliśmy badania, nic mu nie wychodziło. Zaczął z nami tam rzucać kurwami innymi rzeczami, że to my taty, siacy, owacy. Wkurzyłem się z niego, pojechałem, oddałem mu pieniądze, mówię, panie, bierz to, niech mi z panem do czynienia. Gościu mówił z honorem, mówi, no to panie, powiedz mi pan, co jest? Ja mówię, a co pan tym gołębiom dajesz? No nic nie podaję. Ja mówię, ale coś musi być, to jest niemożliwe. W końcu się złamał, dał rozpiskę, rozpiska była taka, że ja mówię, dobra, wie pan co, mam propozycję, nie dawaj pan tym gołębiom nic przez 3 tygodnie, zobaczymy, co się stanie. Mówi, no ale mu trzeba podać. Mówi, lot już przerwałem, nie ma problemu. Dzwonię do niego po 2 tygodniach, mówi, ja, mówi, do pani gołębie chodzą. Ja mówię, a teraz mam do pana inną prośbę. Weź pan tą rozpiskę i jedz pan to przez 2 tygodnie. Zobaczymy, jak pan się będzie czuł. Bo tak jak mówię, to jest przesada. Suplementacja, owszem, jest potrzebna, bo każdy sportowiec się suplementuje. Ale to nie może być tak, że jak piszę łyżeczka, to dam 3, będzie lepiej. Albo gołębie idą dobrze, to jeszcze mu zaszczepimy coś tam, bo kolega taką fajną szczepionkę miał. Poprawimy. A potem się dzieje tak, że nagle gołębiowi strupy rosną, trzeba wycinać, czyścić, bo cholera wie, co to było. Druga rzecz taka, to jest to, że nie każdy środek działa na każdego robaka. Nie ma czegoś takiego, że jest jedna tabletka i tabletka zabija wszystko. Zdarza się to w mieszankach antybiotykowych, że jest tam nasypane 4 różne antybiotyki i to, powiedzmy, działa na wszystko. Tylko zastanówcie się, co ten trakt ma z wątrobą. Jak on dostanie taki miszmu aż 4 antybiotyków. Jak mu damy prawdziwe lekarstwo na koksydię, damy mu na glistę i damy na tasiemca. Bo lekarstwem na glistę nie zabijemy tasiemca. Lekarstwem na tasiemca nie zabijemy koksydy. Więc to jest wszystko złożone. To nie jest powiedziane tak, że wszystko zabija wszystko. Trzeba wiedzieć, co jest i robić to z umiarem. Ja osobiście u siebie stosuję taką rzecz, że po każdym odrobaczaniu gołębi, pomimo tego, że badam gołębie praktycznie chyba co tydzień, co dwa, zależy jak mam czas, to i tak 2 razy do roku gołębi odrobaczam. Ponieważ mając 150 gołębi, nie dam sobie ręki uciąć, że 1 czy 2 gołębie nie będą miały robaków, bo nie jestem w stanie tego sprawdzić. Więc 2 razy do roku odrobaczam, przeważnie na wiosnę i na jesień. Następny filmik, który już powiedziałem wcześniej, to jest, że lepiej zleczyć z karmy niż wody. Ja to u siebie przyjąłem dlatego, że robię to w ten sposób. Dlaczego? Po pierwsze, stare gołębie, jak wyczują coś w wodzie gorzkiego, a przeważnie leki są gorzkie, nie są słodkie, tylko gorzkie, dlatego że fachowcy próbują te puszki, które otwierają, czy jest słodka, czy gorzka, bo czy to cukier wygląda, czy woda z cukrem, pudrem, różnie to bywa. On poczuje, że jest gorzkie, nie będzie tego pił, albo będzie pił nie tyle, ile powinien. Druga rzecz, to jest to, co mówiłem, spożycie wody. Są różne. Jeden pije się więcej, drugi mniej. A z karmy, jeżeli dobrze przygotujemy, to go jakby przygłodzimy trochę podczas podawania kuracji, które będą w pierdzeniach, małe samodziki, każdy będzie przyjął mniej więcej tak samo. Ja to robię w ten sposób, że jak leczę gołębie, to przyłóżmy, mam karmę dzienną. Z tej karmy dziennej odkładam połowę, na którą podaję lek. Zazwyczaj jest to karma bez nasion strączkowych, ponieważ nasiona strączkowe wpijają więcej tego lekarstwa, tej wody, z tym lekarstwem, a niektóre gołębie jedzą na początku tylko nasiona strączkowe i mogą to przedawkować. I karmię to, zjadają, a potem je dokarmiam normalną karmą już bez lekarstwa. Po pierwsze, mam pewność, że to zjadły. Po drugie, nie leży to w karmiku, nie ulatnia się to. I na przykład robię to tak, że mam podać czegoś 5 ml czegoś na 10 gołębi. To jest tak abstrakcyjne liczby. To robię tak, te 5 ml rozpuszczam w wodzie, tyle wody daję, żeby wziąć i tą karmę zrosić. Niech to wyschnie i po 20 ml razy jednym karmię. To samo robię wieczorem. I nie robię tak, są lekarstwa, które można podać raz dziennie przez 3 dni. Bo są takie lekarstwa nawet dla ludzi.
Ja na przykład dzisiaj, że w podróże dalekie, zawsze takie lekarstwo mam, bo jak byłem gdzieś tam w Argentynie czy w Brazylii, to tam się zabrałem i więc wiem, tak, to dalej lekarstwo ostatniego ratunku, no bo tam było przynajmniej, że nigdy nie idzie w dżungli do żadnego lekarza, bo się może się skończyć, prawda? I to, co mówiłem wcześniej, za dużo imbredów moim zdaniem spada odporność. Zyskujemy na jakichś tam walorach, powiedzmy, tych zagęszczenia genów, ale odporność tych gołębi moim zdaniem spada. Bo dlaczego gołębie skrzydłówki są najlepsze do lotu? Bo się te geny znowu, że tak powiem, krzyżują i powstaje, że tak powiem, coś nowego. Zagęszczenie tych genów jest dobre moim zdaniem stricte do rozpłodu, ale trzeba to krzyżować z gołębiami innymi, żeby to po prostu było dobre do lotu. Następna rzecz to są naturalne suplementy. Ja u siebie stosuję dużo na takich naturalnych rzeczy. W tym momencie jest na przykład, byłem ostatnio u pana raka koniecznego, dam na testowanie parę swoich ziółek. Jestem w fazie testowania tego. Muszę powiedzieć, że na razie podoba mi się to. Też z tym nie przesadzam, nie jest to tak, że cały czas, ale opowiem, że tak powiem, w przyszłym roku, jak mi się to sprawdziło. Bo jestem jakby w fazie testowania. Ja na przykład u siebie posadziłem przed gołębnikiem lawendę. Ta lawenda ma na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, mam mniej komarów w gołębniku, a komary przenoszą wirusy. Po drugie, jak lawendę ścinam, to na jesień, też na wiosnę wsypuję tą lawendę między słomek. Gołębie robią z niej sobie miski lękowe, układają sobie na lęki i w tym momencie mam mniej pirojadów, mam mniej różnego rodzaju pasożytów, bo moli i innych świst, bo po prostu tego nie lubią. Lubię sobie zaparzyć herbatkę z pokrzywy. Fajnie mi się to sprawdza, ponieważ ma dużo żelaza. Kora wierz, bo to jest naturalna penicylina, która niszczy też białka otoczkowe cyst, także moim zdaniem warto raz na czas sobie zrobić zwykłą herbatę z kory wierzby, kory dębu. Chrzan bardzo fajnie się sprawdza, marchewka przy biegunkach. Tych rzeczy naprawdę jest bardzo dużo i moim zdaniem czasami jest to przesada, że hodowca zobaczy, że gołąb tam dwa dni polewa, bo jest jakaś zmiana pogody, albo na przykład źle wypukał polnik, bo mył go cifem, tak się też zdarzało, to razu tabletkę, bo ma biegunkę. I jest taka skrajność i skrajność. Dzisiaj dobrze, ale to za twardzenie. Bo i tak się to też, tak powiem, zdarzało. No i taką kolejną rzeczą, którą tutaj się dałem dzisiaj w laboratorium, to jest właśnie ten doping, o którym tam jeden z panów wspomniał. Ponieważ no, wydaje mi się, że w Polsce jest używany doping, niekoniecznie świadomy. Bo wielu z hodowców nawet nie wie, co podaje. Jest, dostał tam jakiś produkt, kupił gdzieś na internecie, coś tam powiedzmy fajnego było, gołębie po tym super poszły, ale czy to był doping, czy nie był doping, nikt tak naprawdę z nas nie wie. Poza tym no, jest u nas komisja antydopingowa, badają też, tak powiem, próbki, coś tam się, że tak powiem, robi, no ale dziwne jest dla mnie to, że Niemcom wyszło, Belgom wyszło, Holendrom wyszło, innym wyszło, a Polakom nic. To jest, powiem wam, że tak powiem, z natury tego, co my podajemy, co hodowcy podają, to jest nierealne. Niemożliwe to jest, żeby nikomu nigdy nic nie wyszło. Poza tym jedna rzecz, w Belgii, w Holandii badają się badania z krwi, a u nas się robi z gówna. A moim zdaniem z gówna gówno wyjdzie. I to mówię otwarcie. Bo chcę w przyszłym roku, czy za dwa lata, założyć klub lotów takich średnich dystansowych u siebie i będę ten doping badał w tym klubie ja. Będę go sprawdzał, dlatego że chcę, żeby to było uczciwe. Bo chcę w końcu, żeby nasz polski gołąb był tak samo traktowany jak belgijski gołąb czy holenderski. Żeby osiągnął taką samą wartość. A nie, że gołębie nasze, polskie, się patrzy przez oczy, że nasz gołąb kosztuje 1000 zł czy 1000 euro, a jej kosztuje 20 tysięcy albo 50 tysięcy euro. Bo niestety, panowie, ale z naszych gołębi na razie się śmieją. A podejrzewam, że gdyby ten gołąb miał przylecieć nasz program, to by mu bumper z kompersa wystarczył. Bo nasz gołąb musi iść od 100, najlepiej do 1000 i być cały czas w pierwszej tysiące, żeby coś zrobić. Ja widziałem wyniki jednego z hodowców, który ma tam najlepszego gołębia rocznego, szczególnego na całą Belgię, jak to zobaczyłem. I tak mi mówię, słuchaj, bo wiesz co, nie obraź się, ale u nas to ty się w pierwszej 5 miesięcy nie załapał. Mówi, no tu masz gołębia 12 na 230 gołębi. Pierwszy na 250, 130 na 2000. Ja mówię, chodź, to u nas to ty wiesz. Możesz tam gościa w pracach podrapać. I taka jest prawda, panowie. Ale oni w naszych gołębi nie wierzą. I dopóki się tu coś nie zmieni, nie będzie to robione tak, jak ma być, to będziemy zawsze, a ci Polacy, a ci oszuści, nic z tego nie będzie. A moim zdaniem na tą chwilę jesteśmy największym, tak powiem, rynkiem w Europie, jeśli chodzi o gołębie, ale mamy też największe spożycie lekkiego gołębie. Nie ma takiego drugiego kraju na świecie, w Europie, który bierze tyle leku zarówno u gołębi, jak i u ludzi. Bo zobaczcie, pokażcie mi inny kraj w Europie, który ma tyle reklam w telewizji leków, co nasz. Syndrom niespokojnych, no coś tam. Kiedyś się mówiło, weź się opie do roboty, to się będą przed nogi stawić. A teraz na wszystko jest lek.
Ostatnio taki film napędziliśmy troszeczkę żartobliwy na temat takiego preparatu, nie wiem czy wszyscy widzieli, tam opowiadałem parę rzeczy, opowiadałem, a na samym końcu wyciągnąłem taką puszkę z napisem weź nie, magicznych środków nie ma. No i powiem wam, myślałem, że to będzie zrozumiałe, ale nie, hodowcy dzwonią, są to głupi. No wiecie, to dla mnie pierwszy telefon był śmieszny, drugi, trzeci, czwarty, ale mówię chłopakowi, mówię gościowi, że to kosztuje 1000 zł, a on mówi, że trochę drogie, no ale duża puszka weźmie dwie. Ja mówię, a czy ten pan film do końca widział? On mówi, nie, mówię, to niech pan najpierw zobaczy, a potem zadzwoni, to panu zamówię dwie. No już nie zadzwoni. No bo ludzie tak zobaczą, że jakbym napisał, jakbym zapakował gówno, w ładne opakowanie i napisał, że to przyspieszy głębiej o 20 minut, to by wszyscy byli. Ci, którzy w to wierzą. Niestety magicznych środków nie ma. Możemy je suplementować, pomagać, ale wygrywają ci, co pracują z głębiej i co mają dobre głębie. Także... Tym takim miłym akcentem chciałbym zakończyć swoją wypowiedź. Jeżeli ktoś ma z panów jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Mam nadzieję, że to nikogo nie obrażają, że się nie obrazi. Nie, nie jest. Ostatnio powiem, że tak, słowa dupa i kurwa nie będę wycinał w ogóle, także to jest normalnym elementem naszego tutaj, że tak powiem, spotkania, to nie ma problemu. To właśnie chciałem bardzo podziękować, bo bardzo ciekawy był wykład i myślę, że nie tylko tych cichodowców, którzy są tutaj obecni, a może tak tylko krótko pokażę, kto tu był obecny. O. Ale ci, co nie byli obecni, będą mogli też skorzystać i bardzo mi się podobało. Mam tylko jedno pytanie, bo na samym początku było takie napisane, że tam były wirusy, była tak ospa gołębi i później ospa. Czy to był błąd, czy to po prostu... Błąd może wpić. Czyli nie, jedna ospa jest jedna, tylko. Jedna ospa, jedna to mi chodzi. Nie, nie, to spokojnie. Tak. A jeszcze jedna rzecz, tutaj zaczęliśmy też współpracę z sklepem dla hodowców, także hodowcy z okolicy będą mogli sobie spokojnie tu czy w Mazurki pobrać, czy oddać materiał, czy też hodowcy tutaj, Sebastian będzie przeszkolony z ogrodu Rzeźnicka, także na terenie Poznania i okolic będzie tutaj po prostu nasz punkt zbiorczy, gdzie będzie można sobie zrobić badania. Także zapraszamy wszystkich hodowców do korzystania z okolicy. Także bardzo dziękujemy. Dziękuję.